Jak w czasach nauki zdalnej sprawić, żeby studiowanie przynosiło wymierne efekty? Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stawia na innowacyjność, a w swojej pracy wykorzystuje platformę Explain Everything. Platforma jest intuicyjna i interaktywna, co pozwala na dużo lepszy kontakt między słuchaczami a prowadzącym. Teraz te rzeczy, które widzimy jako korzystne, czyli na przykład w przypadku tutaj komunikacji wizji. Biała tablica, którą widać na tablecie, to wspólna przestrzeń dla studentów i prowadzącego. Chociaż to zajęcia online, whiteboard pełni funkcję tradycyjnej tablicy, na której można zapisać wszystko. I tak powstają wspólne notatki, projekty, a nauczanie zdalne zdecydowanie bardziej przypomina to stacjonarne. Współtwórcą platformy Explain Everything jest dr Bartosz Gonczarek, który wykłada w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Miałem zajęcie akurat w ten weekend i muszę przyznać, że początkowo trudno było mi zaangażować uczniów na odległość, gdyż wiadomo, to są dorośli, którzy bardzo często w godzinach popołudniowych są w jakimś posiłku i byli mało aktywni, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy pracować razem, czyli otworzyłem tą tablicę do tego, żebyśmy zrobili razem ćwiczenia, to powiem szczerze, że cała dynamika spotkania nam się bardzo zmieniła. Jestem bardzo zadowolony z ich zaangażowania i na tym to właśnie polega. To zintegrowało całą grupę automatycznie. Każdy chciał brać udział w ten sposób w budowaniu naszego produktu. Nawet osoby, które wiadomo, różne osoby mają charaktery i niekoniecznie chcą publicznie występować czy się wypowiadać, ale nie było problemów z wykorzystywaniem aplikacji. Ona jest takim Wordem, Excelem, PowerPointem, Paintem i innymi aplikacjami do filmików, do zdjęć w jednym. Jest tak zrobiona intuicyjnie, że generalnie nie było końca naszej kreatywności przy budowaniu naszego produktu. Jedyne, co mogło nas faktycznie zatrzymać, bo to tak wyglądało, był koniec zajęć. Platforma daje możliwości nawiązania tego kontaktu, którego może brakować podczas zajęć zdalnych. To duże ułatwienie dla prowadzących, ale także dla studentów, którzy również chwalą sobie takie możliwości. Anna Pogorzelska, słuchaczka studiów MBA, podkreśla również, że rozważa wprowadzenie takich rozwiązań na co dzień w pracy. Narodziła się wielka potrzeba nowych rozwiązań w dziedzinie szkoleń, bo taki zwykły transfer wiedzy, taki jednokierunkowy, on po prostu przestał działać. Widzimy, że jest nieefektywny i widzimy, że również jako uczestnik zajęć widzę, że to nie przynosi takich efektów, które byśmy chcieli. Aplikacja, która powstała we Wrocławiu, została doceniona na całym świecie, m.in. przez firmę Apple. Największą popularność zdobyła w Stanach Zjednoczonych. W Polsce wciąż jest mało znana. Wyjątkiem jest właśnie Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, która stawia na innowacyjność. Filarem sukcesu WSH jest właśnie innowacyjność, więc zdecydowaliśmy się na wprowadzenie platformy Explain Everything na stałe do arsenału narzędzi, jakie oferujemy naszym studentom. Jest to aplikacja, która powstała z zamysłem ułatwienia sposobu komunikacji i sposobu porozumiewania się i tym samym sposobu nauczania. Z punktu widzenia prowadzącego te zajęcia bardzo przypominają takie faktyczne bycie w klasie, kiedy nie możemy być w sali wykładowej, w której zazwyczaj wykorzystujemy tablicę do tłumaczenia, to taka tablica bardzo przydaje się na odległość i to rozwiązanie daje taką możliwość. Wyższa Szkoła Handlowa udostępnia aplikację wszystkim studentom. Na razie nauka zdalna jest normą, ale uczelnia podkreśla, że będzie korzystać z platformy także po powrocie do stacjonarnego trybu nauczania. Powodem są oczywiście niekończące się możliwości, które daje Explain Everything. Echo 24, Oliwia Stasiak.